niebieskiego zawodnika Legia Fight Club Warszawa, Konrad Szczerba. K1. A rywalem Konrada Szczerby będzie zawodnik Bambero Team Wyszków Jakub Tomczak. No, czekamy cały czas na pojawienie się w ringu Jakuba Tomczaka z klubu Bambero Team Wyszków. No, w poprzedniej walce też czekaliśmy na Sławomira Zadwornego. No już wychodzi do ringu Jakub Tomczak, zawodnik Bambero Team Wyszków miejscowy. Zobaczymy, co pokaże nam w starciu z byłym pięściarzem Konradem Szczerbą. I kolejny zawodnik z Warszawy, tym razem podopieczny Karola Łady z klubu Legia Fight Club, Konrad Szczerba, dla którego jest to debiut w Formule K1, wcześniej boksowo. No za chwilkę nam się zacznie 11 starcie w kategorii 60 kg. No, pojedynek juniorów, więc bez kolan na głowę. Zawodnicy, no spora dysproporcja wzrostu, zapewne wieku nie tak bardzo, ale wzrostu na pewno tutaj też poniżej limitu jest Jakub Tomczak, ten niższy zawodnik w czarnych shortach, a jego rywalem Konrad Szczerba w czarnych spodenkach. No bardzo dobrze walkę zaczął zawodnik Legia Fight Club. On tutaj rysuje się nam przede wszystkim, widać przewaga siłowa podopiecznego Karola Łady, który mocnymi mizerkikami kontruje zawodnika z Wyszkowa. Ale widać, że jest też bardzo poukładanym zawodnikiem Konrad Szczerba. Zero chaotycznych ataków. Myślę, że wszystko jest tutaj planowane, co robi. No to ma nie lada zadanie Jakub Tomczak, żeby przełamać się przez ten dłuższy zasięg, ale tu widzimy przy jego akcjach zrywa się nam wyszkowska publiczność, która przyszła dopingować swoich zawodników. Jeszcze to jakiś problem z tą rękawicą, gdzieś ona się nam rozszczelniła, tutaj chwila w narożniku i wracamy do tego pojedynku. Junior 3 minuty, przepraszam, 2 minuty, 3 rundy. No skacze nam niczym pięściarz tutaj, jednak to, że tak powiem, wychowanie pięściarskie jeszcze mocno siedzi w Konradzie Szczerbie i jeszcze być może nie jest gotowy na te walki w Formule K1. Znaczy nie jest gotowy, to nie wiem, bo naprawdę powiem szczerze, że bardzo ładnie sobie radzi. No warunki fizyczne na pewno ma dobre, wysoki, szczupły, lekki, tak? Przypomnijmy, to jest kategoria 60 kg i ma przynajmniej z 1,80 m. I zakończyła nam się pierwsza runda tej 11 planowo walki, bo jedną walkę mamy przesuniętą. Natalia Jędryszczak jednak pojawi się nieco później w ringu. No jak dla mnie runda tutaj dla Konrada Szczerby, zawodnik no zdecydowanie lepszy, pewniejszy, narzucający tempo i trafiający oczywiście częściej podopieczny Karola Łady z Legia Fight Club.
Za sekundkę rozpoczyna się runda druga i mamy, rozpoczęła się. Przypomnijmy tylko, Jakub Tomczak, Bambero Finweszków, to ten pan niższy w tych shortach, a jego rywalem Konrad Szczerba z Legia Fight Club Warszawa, to ten pan w dłuższych spodenkach, ten wyższy. No teraz dobra kombinacja bokserska, jest zakończona takim podwrótkowym wykonaniem Konrada Szczerby. No umiejętności pięściarskie na naprawdę wysokim poziomie. Tak jako były pięściarz, chyba możesz to potwierdzić. Tak, tak, dokładnie, naprawdę. Bardzo aż przyjemnie się to ogląda. Delikatnie bije, wyczekuje na moment, poprawia mocniejszym ciosem. Akcja, no tak jak już wspomniałem, naprawdę poukładany zawodnik. No sygnalizuje, że gdzieś tam gonięty został w kroczy Konrad, jednak sędzina nie zwraca na to uwagi, nie widziała takiego ciosu. I teraz dobre dwa lewe sierpowe w wykonaniu Jakuba Tomczaka. Ale z tego co widzę, to chyba na Konradzie nie zrobiło to wrażenia i dalej przychodzi do mocnego ataku przeciwnika. Tak, no tutaj cały czas są stroną dominującą. Te dwa sierpy, można powiedzieć, że to tylko przerywnik w ataku Konrada Szczerby. I będzie pierwsze liczenie. No tutaj słusznie Beata Sękowska przerywa ten pojedynek. Nie odpowiada nam w ogóle na ataki rywala Jakub Tomczak. Konrad, widać, dostał ostrzeżenie, żeby nie używał kolan. Tak, w kategoriach juniorskich oczywiście nie ma takich uderzeń. I cały czas nam tutaj trwa ten festiwal boksu Konrada Szczerby, dokłada też Lokika. No już dawno nie mieliśmy kopnięcia na głowę w jego wykonaniu. Dokładnie widać, mocno rozbija przeciwnika. No wydaje się, że kwestią czasu będzie tylko przerwanie walki przez sędzinę Beatę Sękowską. Jakub cały czas mocno widać zbiera te ciosy, ale też stara się odpowiadać co jakiś czas mocnym ciosem. No do końca drugiej rundy powinien wytrzymać, bo to już ostatnie sekundy. Jednak jest tylko tłem dla Konrada Szczerby, mającego lepsze warunki fizyczne. No i widzimy, że jest z nami Karolina Koszewska-Łukasik, wielka mistrzyni polskiego boksu. Zawodniczka upadłej już grupy Uniwersum, z którą będziemy rozmawiać w przerwie. No już to moment, runda trzecia. Przypomnimy, Jakub Tomczak to ten chłopak niższy w czerwonych rękawicach, a jego rywalem Konrad Szczerba, zawodnik w rękawicach czarnych, reprezentujący Legia Fight Club. No zobaczymy, czy uda się zakończyć walkę w tej trzeciej rundzie zawodnikowi z Warszawy. Oj, teraz świetne. Znowu mocne uderzenie Konrada. Krzyżowy sędzina od razu zobaczyła w oczach Jakuba, tak, że jest nieobecny i dobrze. Mamy już trzecie liczenie w tym pojedynku. Trzecie czy drugie? Wydaje mi się, to nie wiem. Drugie, pokazuje nam tu sędzia, że drugie. Trzecie oczywiście kończy walkę w kickboxingu. Zobaczymy, czy wystarczy czasu przede wszystkim te dwie minuty Konradowi Szczerbie. Ale widać mocno teraz Jakub Tomczyk ruszył. Widać, że jednak bardzo chce wygrać ten pojedynek. Chociaż jest mu ciężko. Przeciwnik bardzo dobrze widać wykorzystuje swoje warunki fizyczne. Dobrze bije na dystans, nie daje do siebie podejść Konrad. I widać, że Jakub ma naprawdę duży problem w tym pojedynku. No kolejny low kick bez bloku ląduje na udzie Jakuba Tomczaka. No ta noga powinna gdzieś zacząć chodzić i albo skracać dystans, albo blokować piszczelem te low kicki. No kolejny mocny cios. No tutaj Konrad Szczerba doskonale wykorzystuje swoje warunki fizyczne w tym pojedynku. No już widać, bije totalnie z luzu Konrad Szczerba. No i ostatnie 10 sekund.
I mamy koniec tego pojedynku. Zwycięzca oczywiście może być tylko jeden, a za moment oficjalne ogłoszenie werdyktu. Pojedynek w kategorii do 60 kg w formule K1. Jednogłośnie na punkty wygrywa Konrad Szczerba.